Cześć, jestem Kusi i witam Was z kolejnym zbiegiem okoliczności. Jak widzicie, za mną widać pięknie Tatry, a ja jestem pod Bacówką, pod Bereśnikiem w Szczawnicy. I korzystając z tej jakże pięknej pogody, wybrałem się żółtym szlakiem ze Szczawnicy do Łącka. Możecie też obserwować piękne zjawisko morza chmur i wystających znad tych chmur górek. Tam na wprost. Tutaj na wprost, jak widać, widać Tatry. Tu z prawej strony są Pieniny. Sokolice prawdopodobnie będzie widać. Tutaj po drugiej stronie będzie Palenica. Palenica, Szafranówka. W tych pięknych okolicznościach przyrody będę truchtobiegiem zmierzał do Łącka żółtym szlakiem, który zaczyna się już w centrum Szczawnicy, skąd nie mam żadnych zdjęć, bo mgła była taka, że właściwie nic nie było widać, więc nie będę Wam nic pokazywał. Ale jak widać powyżej, widoczek jest przedni. Mam nadzieję, że z drugiej strony Dzwonkówki tym razem już będzie też widok na Gorce i na Beskid Wyspowy. Więc zapraszam do oglądania. Gdzieś tutaj jest szlak. O, jest szlak. Jesteśmy na podejściu pod Dzwonkówkę. Już jak widać, tutaj w tych bliższych dolinach już chmur nie ma. Zeszły, ale widać w kotlinie Nowotarskiej nad Nową Targiem jeszcze chmurki są i tutaj przed Tatrami też jeszcze się uchowały. Od samego dołu właściwie trasa prowadzi taką drogą mniej lub bardziej kamienistą. Zupełnie całkiem przyjemne. Opa. I doszedłem do czerwonego szlaku, który prowadzi na przechybę Radziejową. Gdzieś tutaj między drzewami będzie widać. O, jest. Tam widać przekaźnik na przechybie. Tutaj na dole jest przełęcz o nieoczekiwanej nazwie Przysłop. A my idziemy dalej żółtym szlakiem na Dzwonkówkę. Tutaj żółtym szlakiem, razem z czerwonym szlakiem, który jest częścią głównego szlaku beskidzkiego, będziemy szli kawałek do samego szczytu Dzwonkówki i później znowu odbijemy od czerwonego dalej żółtym. Tutaj mamy papieski szlak. Krościenko 2 godziny, Łącko 4:15, Himalaje 2 lata. W Himalaje się na razie nie wybieram. Mam nadzieję, że do Łącka będę trochę szybciej niż 4 godziny. Troszkę mam opóźnienia względem planu na podejściu pod Bacówkę pod Bereśnikiem. Spotkałem dwójkę turystów z Izraela, którzy sobie zwiedzali tutaj, właściwie co roku przyjeżdżają do Polski. Teraz przyjechali do Szczawnicy, zwiedzają sobie tutaj i od razu dzisiaj pierwszy dzień byli tutaj i od razu Szczawnica przywitała ich na dole niezbyt ładną pogodą, ale za to pod już Bacówką piękne morze chmur i góry wystające z ponad nich. Także myślę, że na pewno im się spodoba. Tak jak i mi się spodobało. Już tu jest odejście szlaku czerwonego w stronę Krościenka, a żółty jest oczywiście schowany. Z żółtym na Dzwonkówkę. I dalej
na Jaworzynkę. Szczególnie na to trzeba zwracać uwagę, idąc od Krościenka. Nie wiem jak teraz, ale dawniej to odejście nie było za bardzo oznakowane. Przed chwilą minąłem dzwonkówkę. A, z tym, że na samym szczycie. No, szczyt jest za mną. Nie jest szczególnie. Nie można powiedzieć, że jest szczytem. Ale za nim kawałek, jak widać, rozpościera się widok na Dolinę Sądecką. Gdzieś tu podobno szlak jest. Takie atrakcje. Trasa póki co jest symetryczna. Od strony Szczawnicy było ostre podejście. Podobnie tutaj jest dość ostre zejście. Dodatkowo jeszcze jest dużo luźnych kamieni i liście, więc trzeba uważać. A, widzisz, teraz będzie. Tu na dole będzie obidza. Trafiają się też takie żleby. Kurde, ślisko. Przydałyby się łańcuch. Kurde, wolno. No, pięknie będzie. A tutaj pod nogami już mniej pięknie. Zmasakrowana droga, samo błoto. A oto i sprawca całego zniszczenia. Spychacz. Bydle żelazne. A tam mamy Przechybę i Radziejową. O, przekaźnika na Przechybie nie widać. Jest zasłonięty. Tu z prawej będzie dzwonkówka. Tam dalej. A przed nami Jaworzynka. I... no i coś tam jeszcze. A tam owce. Mam nadzieję, że to... Kurde, mol. To wyspychowane. Ta droga wyspychowana się niedługo skończy. Bo tutaj jestem bardziej zmęczony ślizganiem się po tym błocie i wybojach, które spychacz zostawił, niż faktycznie drogą. Ale za to przynajmniej widoczek jest ładny. I już jestem pod błyszczem, a w zasadzie pod słupem. I mamy tutaj opisane tak dzwonkówkę, 1,5 godziny i szlak partyzancki, a do Tylmanowej stąd właśnie można zejść zielonym szlakiem. Do Łącka jeszcze 3,5 godziny, a nawet 3,45. Ktoś bardzo pomysłowo postawił mapę za słupem. A?
Gdzie jesteśmy? Tu gdzieś jesteśmy. W okolicach Suchego Groniu. Nia? No i można by było tu zejść do Tylmanowej, właśnie tak jak mówiłem, zielonym szlakiem. A tu są opisane szlak papieski. Można by było wycieczkę skrócić do Tylmanowej, ale nie ma co iść na łatwiznę. Odbijam, czyli idę dalej żółtym szlakiem. Na szczęście kończy się już to, co droga, którą poniszczył spychacz. Wracamy na taką drogę łąkową. Pogoda dopisuje, widoczki też piękne. I zasuwam dalej. Hopa, hopa, hopa. I wychodzimy na pierwszy widok, już na nasze znane strony. Opa, co my tu mamy? Ha, tutaj na dole, na wprost, na dole jest Zabrzeż, a tam dalej już kamienica. Na horyzoncie taki pagórek, to już będzie Mogielica. Tu po prawej stronie taki obły, właściwie obła Modyń. Tam na dole widać tu przekaźnik nad Łąckiem. Tutaj będzie kawałek już. Tam będzie kawałek Tylmanowej. Gorce. A my zmierzamy. A po drugiej. O, widać czubek przekaźnika na przechybie. I cały Beskid Sądecki. I. A my, czyli ja i wy, pomykamy dalej. Teraz już będzie z górki. I tymczasem przez bukowy las pomykamy sobie w dół. Po lewej stronie Tylmanowa, po prawej stronie chyba już Brzyna. Op. Szlak jest. Op. Jest dobrze. Jestem pod Okrąglicą Północną. Ciekawe, gdzie jest Okrąglica Południowa. Na pampie to jest tutaj, tu jest Cebulówka, tu jest Łącko. Tylko nie wiem gdzieś dlaczego. Mapa jest zorientowana tak, że zachód... północ jest na zachodzie. No ale... ale przynajmniej jest. Także jest przewrócona o 90 stopni. A inwestycja sfinansowana ze środków województwa małopolskiego w ramach realizacji programu aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa małopolskich Karpat Owca Plus. Wyobrażacie sobie? Taki znakomity projekt pod tak znakomitą nazwą. Owca Plus. O, tak jest lepiej. Ale mi się grzywa świeci. W każdym razie, do domu już bliżej niż dalej. Tam ciągle widać Modyń, tutaj kawałek asfaltu. Asfaltu. No i za chwilę już będzie widać Cebulówkę i domek, czyli gdzieś za niecałą godzinę powinienem być już w domu. Op. I jedna z wielu kapliczek po drodze. Byry. I dochodzę już do Cebulówki. A tutaj idę jednym z bardziej urokliwych odcinków, który w tym momencie jest wyłączony ze szlaku.
szlak prowadzi drogą wysypaną takim tłuczniem. Bo tam po lewej stronie górki, a tu z prawej strony bokiem jest stary szlak, taka droga, która szczególnie ładnie wygląda w zimie, gdy te gałęzie ponad nami, ponade mną. Gdy te gałęzie ponad mną są obciążone śniegiem i prawie że dotykają brzegu tutaj po prawej stronie. Tu już mamy widok na dół, na drogę do Sącza. Tam z prawej strony są Maszkowice. I tutaj nasze górki lokalne tutaj przed nami. O, już wyłania się Modyń. Tutaj jest Cebulówka z prawej strony z przekaźnikami. Także jeszcze kawałeczek i już będę w domu. I już jestem na Cebulówce. Tu jest jeden przekaźnik, tu jest drugi przekaźnik. Tam w dole jest Łącko, którego nie za bardzo widać, bo jest zarośnięta przecinka. Piękny jest ten szlak tutaj. Kamienisty trochę, trochę przykryty liśćmi, więc trzeba uważać, żeby sobie nie skręcić nogi, ale jest zupełnie nie przetarty. Widać nawet lokalesi tędy nie chodzą. Ale w sumie po co mieliby chodzić, jeśli obok jest poprowadzona droga? Właściwie obok. I można bez problemu wjechać. Szlak, jak widzieliście, jest dość urozmaicony. Jest dużo podejść, dużo zejść. Widokowo też jest bardzo ciekawy. Jedyne co, trzeba uważać i patrzeć na znaki i no trochę się kierować intuicją, ponieważ miejscami jest bardzo źle oznakowany. Wykluczone, że oznaczenia po prostu zniknęły, starły się, albo drzewa zostały wycięte, a nowe znaki nie zostały postawione. Opa. Ała. Tu już widać Łącko. Ha, już jestem w domu. Aż sam nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze tylko łódką na drugą stronę. Jeszcze tylko kawałek wzdłuż rzeczki. I już mostek. I już prawie. Opa. I tym oto sposobem.